Odbyliśmy na dzień dzisiejszy jeden trening z zawodnikami, którzy tworzą pierwszą drużynę Wigier Suwałki. Po tym pierwszym spotkaniu myślę, że poziom jest naprawdę wysoki. Zawodnicy na tych pierwszych zajęciach byli bardzo skupieni. Przed zajęciami odbyła się również krótka, taka 30-minutowa odprawa na temat moich zasad pracy, na temat funkcjonowania drużyny. Myślę sobie, że w odpowiedni sposób przekazałem swoje podejście do pracy i też wytłumaczyłem zawodnikom, na czym będzie polegała nasza wspólna praca, bo to jasno z góry określiłem, że oni również są odpowiedzialni za to, co dzieje się na boisku i razem wspólnie musimy dążyć do tego, żeby Wigry Suwałki były zespołem bardzo dobrym i spokojnie utrzymały się w tej pierwszej lidze. Jeśli chodzi o ten pierwszy trening, to był to zupełnie trening bardzo wprowadzający. To był trening, który miał zaadoptować zawodników do wysiłku, ponieważ w tym tygodniu jest to mikrocyk taki wprowadzający, gdzie głównie będzie poświęcony na badania i testy, które mają określić profile zawodników. Drugim trenerem będzie Donatas. Karol i Adam to też trenerzy, którzy zostają w sztabie szkoleniowym. Kierownikiem będzie pan Zbyszek, czyli powiedzmy osoby, które są bardzo znane. Jedyną osobą, która w tym pierwszym tygodniu będzie z nami współpracowała, to jest Piotrek Kowalczyk. To jest trener przygotowania motorycznego, który będzie odpowiedzialny w tym pierwszym okresie za analizę badań, które zostaną przeprowadzone i on będzie określał wspólnie z trenerem przygotowania motorycznego Adamem, jakie będą profile zawodników i wyznaczą odpowiednie akcenty motoryczne, które będą później realizowane w następnych tygodniach. Także to jest jedyna osoba, która wzmocni w tym pierwszym tygodniu i w okresie późniejszym być może uda nam się jeszcze zaprosić trenera, żeby wziął udział w okresie przygotowawczym i spędził z nami jeszcze jeden tydzień czasu, ale to jeszcze musimy dopracować. Tak, równolegle z pierwszym zespołem, tylko że po południu zaprosiliśmy 6 zawodników, którzy zostali wytypowani we wcześniejszej analizie i przeglądzie piłkarzy z Polski. Do tego dochodzi 8 zawodników, którzy są pochodzą z naszej akademii i ta grupa 14 zawodników plus 2 bramkarzy trenuje po południu i z tej grupy też myślę, że być może 1-2 zawodników, którzy najlepiej zaprezentują się w tym krótkim okresie, bo będą trenować do środy, być może weźmie udział w dalszych przygotowaniach pierwszego zespołu. Na razie jest za wcześnie, żeby coś powiedzieć, ponieważ dzisiaj był drugi trening, jutro jeszcze będziemy mieli też taką grę wewnętrzną i też sprawdzimy tych zawodników pod kątem umiejętności i dopiero decyzje w stosunku do tej grupy zawodników będą podejmowane jutro. No właśnie, ta infrastruktura jest na bardzo wysokim poziomie. Widać, że o boiska do treningów wiele osób dba. Widać, że są to osoby zaangażowane i dlatego stan tych boisk jest naprawdę bardzo dobry. I myślę, że też zarząd w rozmowie ze mną ustaliliśmy, że no nie będziemy wyjeżdżać na obozy, bo w tym czasie w zasadzie jest to dla nas niepotrzebne. Jak mówiłem wcześniej, pojedziemy tylko na taki jeden, powiedzmy, gdzieś wyjazd integracyjny, ale to będzie pod koniec okresu przygotowawczego. No, boisko główne i stadion jest też bardzo piękny, przygotowany na poziom tej pierwszej ligi, dlatego tutaj słowa uznania dla wszystkich, którzy brali udział właśnie w budowie i w organizacji tutaj tego obiektu. No, rozmawiam z zarządem i trwają jeszcze rozmowy. Idealnie byłoby dla klubu, żeby było 20 zawodników, czyli 2 zawodników na każdą pozycję, żeby była ta sportowa rywalizacja i żeby trener miał tą jasność, gra zawodnik lepszy. W poniedziałek wszyscy stawiają się na trening po meczu i w zasadzie każdy rywalizuje o następnym tygodniu. Nie ma zawodników, którzy wychodzą w podstawowym składzie, tylko są zawodnicy, którzy ze sobą rywalizują. To jest stan idealny i dlatego chciałbym, żeby tych 20 zawodników rywalizowało z pola plus 2 lub 3 bramkarzy. No to też jest bardzo ważne, żeby bramkarze czuli rywalizację. Więc mi się wydaje, że 23-24 to byłoby optymalnie z korzyścią dla wszystkich.
No, na chwilę obecną oczywiście ta kadra jest zbyt szczupła. Myślimy nad tym, żeby wzmocnić no, kilka pozycji. Na razie nie chciałbym mówić dokładnie, o jakie nam pozycje chodzi, ale na pewno musimy pomyśleć, żeby wzmocnić siłę ofensywną. Musimy pomyśleć, żeby też środkowa strefa boiska była też odpowiednio zabezpieczona. Także jest sporo pracy i to pracy takiej może nie w samym treningu, ale takiej pracy, która ma na celu zdiagnozowanie zawodników, wyszukanie ich i sprowadzenie tych, którym najbardziej zależy na rozwoju. No, idealnie byłoby, żeby w tym tygodniu, chociaż wiem, że to będzie bardzo trudne, ale myślę, że ten następny tydzień jeszcze poświęcimy na szukanie, na rozmowy, na i wtedy myślę, że jeżeli byśmy w przeciągu 2 tygodni znaleźli tych piłkarzy i z nimi się oczywiście porozumieli, to te 4 tygodnie pracy takiej solidnej, wspólnej, już gdzie kadra będzie zamknięta, powinno wystarczyć, żeby na pierwszy mecz, żebyśmy byli zgrani i żebyśmy tworzyli bardzo silny zespół. Tak, oczywiście rywal jest bardzo trudny. To jest rywal, który miał wysokie aspiracje, ambicje, ale gdzieś to nie wszystko się dobrze poukładało i nastąpiła teraz oczywiście zmiana trenera. Budowany jest nowy zespół i będzie to bardzo trudny przeciwnik. Ale oczywiście my też myślimy o tym, żeby tego przeciwnika zaskoczyć. Mamy naprawdę dużo czasu, żeby się do tego przygotować i myślę, że zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Tak, to prawda, to słowa podziękowania, ale oczywiście my żyjemy już przyszłością i myślimy o tym, żeby teraz strzelić jedną bramkę. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale myślę, że jestem bardzo podbudowany, bo widzę, że zespół ma ogromne ambicje, zespół jest podrażniony tym, co się wydarzyło i myślę, że to dobrze wpłynie na przyszłość.